Dobra. Ból to tylko kwestia siły woli. Kiedyś te sprawy załatwiały inaczej. Następnym razem wylądujesz w piachu. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Przy mnie lutuje, ale nie mam pieniędzy na. Nawet nie ma przy sobie rudy. No nie mam, no. Szkic. A szkic jak działa? Że się sam uzupełnia po prostu? Pewnie masz rację. Od razu wiedziałem, że będą. Tak? Okej. To się już więcej nie powiesz. Uważać na to, co mówisz. Mam już dość z tej paplaniny. 60 bryłek. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? O ja pierdolę, Witek. Info z ostatniej chwili, ta gierka Black Myth Wukong, na którą tak bardzo czekać, będzie miała darmowy weekend playtestów z prologa 5 bossów do zrobienia. Fifka, chyba nie przegapisz tej okazji zagrania w gierkę, w którą tak długo czekasz. Pamiętasz, to już 4 lata od pierwszego traileru Malfi. Kurwa mać, to nie uzupełnia się samo, wy i tak specjalnie powiedzieliście, to nie jest mapa, to jest dupeczka. Musisz uważać na to. Jakaś. I co z mapą? No nie, no. Oszu. Kurwa mać. Myślę. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Czyli najlepsi piwo. Wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Dobra. Zaczynajmy. O. Niech wygra najlepszy. No skurwiel. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Zajebiście. Facet ma już dość. Nigdy więcej tego nie próbuj. Dosłownie, no wrzut. To zachowaj to dla siebie. Takie sprawy. O kurwa. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa. Ja się lepiej zaopiekuję twoją rudą. A gdzie był burdel? W starym czy nowym obozie? Kolega pyta. Akurat, bo nie pamiętam. Czy to w dwójce? Chyba w dwójce. A, no dobra. Na arenie wyciągałem podczas rozmowy. Proszę cię, zagraj w Gothic 2, bo w Gothicu 1 nie można dupcyć, a w Gothicu 2 można. Normalnie wchodzisz do burdelu w porcie, oj tak, normalnie bierzesz klientkę bez kitu i ją bzikasz, aż cały budynek chodzi, oj tak, tak, dawaj mi tą kurwinkę, dam jej kwiaty, ach. Nie, na razie 1 gram. Jest. Stal, krótki miecz. Kurwa. I to 3 takie miecze. 3 miecze po 1500 każdy. Ale to jest oburęka, ja się szkolę pod dwurękę. Więc chujnia trochę. Jeśli chodzi albo o musiałbym się nauczyć fechtunku tu handową. To masz na pulpicie taką ikonkę o nazwie... Nie. Też nie, też nie, też nie. Hej. Chciałem się podzielić swoją historią. Tak? Otóż mam świeczki zapachowe. I jak ostatnio waliłem konia, to wlałem sobie gorący wosk do cewki, a potem go podgrzewałem zapałkami i podczas ejakulacji wosk wystrzelił mi w oczy i oślepłem. Stream Elements, muszę sobie panel otworzyć. Nie chcę słuchać, stary, takich rzeczy. Powodzenia w tym, co tam robisz, ale może... Lewy gol, lewy kontuzja, lewy zajebał w swoja brama, lewego najebali i go wynosza. Lewy wyciął sobie żebra i robi se loda na środku stadionu. Weź. Guciu Ames, Lales, kiedyś co by się stało, no jakbyś dobrze. Sobie igiełkę taka starowa cywkę. Nie! Przestań, pojebańcu! Jeszcze nie wiem, co ludzie z bractwa. To dlaczego zawracasz mi głowę? Jak za 5 lat będę ogrywał Gothica 1 znowu, to magiem zagramy. Za Komeza! Jak co? Jeszcze. Musisz ujebać sobie nogi? Nie da rady.
Teraz. O kurwa. Dało radę jednak. Kamień z górskiej fortecy. Się rozpieprzyło. Najpóźniejszy save, północ 50. Chyba ten, no. Hej Witek. Chciałbym poświęcić chwilę na to, żeby powiedzieć ci, że mam głęboką depresję i życie mi się ostatnio wali. Mój tata zmarł i miałem się dzisiaj wieszać, ale odpaliłem twojego streama i się zestrałem i potem z obstraną dupą zwaliłem sobie konia. Dzięki. A ludzie są pierdolnięci na łeb, jasny gwint. O kurwa, wrzut? Nie, Grim. Tu była mapa. Aż dziwne, że pamiętam. Ale może leki działają. Kurwa, w końcu. Dzięki, pokczampiasz. I tu stał ziomek chyba z mapą. Dawgarn, Dawgran, coś takiego. Jednak nie działają? Co? Zaraz zobaczymy. On tu gdzieś był. Dół? Świstak, to nie ten. No i chuj, jednak nie działa. Chwila. A mogę się wyuczyć akrobatyki 2? Bo jak się da, to lecimy. Mogę ci pokazać, jak. A da się. To nie mój problem. Chyba, że... Czekaj, wziął mi umiejętności? Wzięło. A mogę się nauczyć jeszcze raz. Zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Chyba, że to jest zbugowane. Dobra, jak te skoki wyglądają teraz? O kurwa! Oj. Zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Ty, faktycznie! Latanie, tylko... Cholera jasna, mam tlen ograniczony. To się chyba nigdy nie skończy. I zaraz będzie zgon, ale zapisywałem. Zaraz się uduszę. Oszust, ale nie oszukiwałem. A co po Gothicu? Gothic 2, Gothic 2 DLC, Gothic 3 i Myrtana. Koniecznie. Dobra, gdzie tam? On powiedział, że wracajmy i chwilę ci potowarzyszę. I tyle. Ja pierdolę, nie no. Jeden, tylko jeden. Jeden, co? Nieważne. Z twoich kolegów. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego... Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów. O chuj, co to? To czarne. Nie wiem. Nie widzę przycisku, to wracamy normalnie. Idzie Gorn? Idzie. Byłem na Jemie i widziałem cię na stoisku psiego bifetu. Super reklama. Najbardziej podobał mi się konkurs jedzenia bytych jąder na czas. Udało mi się wygrać roczny zapas jedzonka. Pozdrawiam, uśmiech. Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę z... Rispetto comunque la mortadella, mi piace. Non conosco una salumeria migliore da friggere della mortadella. La friggi e poi ketchup. Accidenti, per me è il miglior cibo del mondo. Io l'ho sempre chiamato salsiccia croccante, vero? È sempre stato così, mamma, fammi una croccante. Ah, jeszcze kusznik. No nie, no. Co? Jeszcze pożałujesz. Nie zasejwowałem. Chyba, czy zasejwowałem? 2, 3, 4, 8. Oczywiście, że nie zasejwowałem. O Jezusku. Tutaj dowód, że Gomez nie wiedział, a co to? Nie ma takiego dowodu. Powtarzam jeszcze raz, jest nagroda 1000 byłek, prawda? Dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Gomez wiedział o zabiciu magów ognia. Ty po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. Nie wiedział, ja zakładam, że nie. Ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Sin embargo, todavía respeto a la mortadella, me gusta. No conozco un mejor embutido para freír que la mortadella. La fríes y luego ketchup. Joder, para mí es la mejor comida del mundo.
Siempre los llamé salchicha crujiente, ¿verdad? Siempre fue mamá, mamá, hazme uno crujiente, ¿no? Co się dzieje u Mamona? To Mamon gra na gitarze? Co jest, kurwa? Czemu on to powiedział? Co jest? Co jest? Kurwa, jakiś nowy rozdział się zaczyna, tylko nie wiem jaki. Bo to jest wynikiem czegoś, że on to puszcza. Wynikiem czego? Co się stało? Nie, kurwa, aż nie mogę patrzeć. Słuchaj, co jest? Czemu? Faza akceptacji. Weź, kurwa, co to jest? Jutro będzie za to... On jest trzeźwy. Jest trzeźwy? No to ja u siebie tego nigdy nie puściłem, bo uważałem, że to no... A że Mamon tą piosenkę u siebie puścił na streamie? Zastanawiam się, co się stało. Był ktoś? Kto wie, jaki jest początek tego? Chyba, że przegrał zakład jakiś, że puści nutę, jak nie zrobi, nie wiem, tego bossa w godzinę na przykład, czy coś. A, z okazji walentynek puścił. A, no każdy inaczej obchodzi. Nie wiem, tak siedziałem normalnie, oddychałem i nagle poleciało mi z nosa, tak trysnęło coś, tak pod dużym ciśnieniem, poleciało mi z nosa coś żółtego takiego. I potem jak poszedłem spać, po tym pomyślałem, chuj wie, katar czy coś, poszedłem po tym spać i już byłem na tej takiej fazie usypiania, gdzie czasami masz tak na przykład, że nie wiem, spadasz i ruszysz ręką. Czy z odruchu bezwarunkowego, albo że ktoś piłkę do ciebie rzuca i ci się ręce same poruszą, albo no, wiecie, o czym mówię pewnie. No i ja byłem już na tym takim etapie usypiania i podczas usypiania, jak już byłem jedną nogą w krainie snu, to zobaczyłem symbol jakiś i twarz mojego taty zmarłego. Ten symbol na twarz mojego taty, a jeszcze przed tym coś żółtego z nosa poleciało. Nie żartuję, było pojebane i się wybudziłem od razu taki, nie wiem, co chuj tu się rozchodzi. Jak zobaczyłem ten symbol na ziemi, to mi się przypomniało to. Dopiero ten sen. I te książki, nie wiem czym. Pojebane. El Pepe. ETC. El Pepe. ETC.